Cześć, cześć, witajcie na kanale Red My Lips Art. Ja mam na imię Sylwia i jestem makijażystką. W dzisiejszym odcinku obiecany już od jakiegoś czasu przeze mnie dla Was przepis na DIY-owy, bardzo szybki, bardzo tani, bardzo skuteczny produkt do demakijażu twarzy. I w związku z tym produktem muszę opowiedzieć Wam pewną historię, która umocniła mnie w tym, jak dobry, jak skuteczny jest ten produkt. Mianowicie mój mąż któregoś razu przyszedł do domu cały zapryskany czymś czarnym. Okazało się, że jest to tak zwany baranek, czyli taki produkt do konserwacji podwozi w samochodzie. Słuchajcie, on konserwował podwozie klienta, samochodu klienta i po prostu coś mu się tam zapchało i prysnęło mu na twarz i przyszedł do mnie po prostu z czarnymi dosłownie oczami, tu linia wodna, wszystko było czarne. Jedyną opcją, żeby to zmyć, tak naprawdę było nitro, jeżeli chodzi o jakieś produkty, które ma w warsztacie. Natomiast wiecie, smarować twarz nitrem, średnio, średnio. I słuchajcie, jedyne co mi wpadło do głowy, to właśnie użycie tego produktu do tego mojego magicznego produktu do demakijażu. I słuchajcie, po kilku minutach wcierania tego produktu, to naprawdę wszystko zeszło. Baranek do konserwacji podwozi nawet zmywa. Także jakby ktoś chciał zrobić sobie makijaż barankiem do konserwacji podwozi i chciał później to zmyć, to zachęcam do obejrzenia tego filmiku. Ten magiczny kosmetyk prezentuje się w ten sposób i jest to taka formuła niewstrząśnięta. Jak ją wstrząsnę, to robi się taka żółta emulsja z tego. I co w tej żółtej emulsji jest? Przede wszystkim jest to woda. Jakakolwiek, słuchajcie, woda. Jeżeli chcecie, możecie spróbować z jakimś hydrolatem. Natomiast moim zdaniem szkoda kasy, ponieważ jest to produkt, który ma po prostu tylko zmyć twarz, jakby zdemakijażować twarz, którą potem ten produkt zmywamy z twarzy, więc bez sensu jest, wiecie, inwestować jakieś pieniądze większe w to, żeby tutaj było więcej jakichś takich składników pielęgnacyjnych. Więc po prostu woda. Woda jest spoko. Drugim istotnym składnikiem tego magicznego produktu jest olej. I słuchajcie, ja używam olejów kuchennych, ale takiej dobrej jakości. Najczęściej używam mieszanki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia i oleju rzepakowego również z pierwszego tłoczenia. Może to być oczywiście jakiś, wiecie, olej makadamia, jojoba, olej ze słodkich migdałów, jaki macie dosłownie. Nawet możecie sobie po prostu na spróbowanie po prostu użyć tego, co macie. Może nie zachęcam do użycia, wiecie, jakiegoś kujawskiego czy czegoś takiego, żeby nie zapchał po prostu Wam skóry, jeżeli nie domyjecie do końca tego produktu, ale jakiś w miarę dobrej jakości olej, ale też nie najdroższy, nie jakiś ekskluzywny i też nie wiadomo, wiecie, z jakiegoś tam magicznego pochodzenia. Po prostu olej. I trzecim składnikiem będzie coś, co będzie nam działać jako taki emulgator. Może to być na przykład żel do mycia twarzy. W moim przypadku jest to płyn do higieny intymnej. To jest akurat Biolawen. On jest bardzo, bardzo delikatny, bardzo łagodny. Używam go sporadycznie i on mi posłuży jako pewnego rodzaju emulgator, ale użyjcie tego, co macie. Najlepiej, żeby to był właśnie albo płyn do higieny intymnej, albo żel do mycia twarzy, czyli coś, co będzie dosyć łagodne. Jeżeli nie macie nic z takich rzeczy, może odrobinka mydła w płynie, może żelu pod prysznic, ale no nie radziłabym, bo to są dosyć silne detergenty, więc lepiej użyć czegoś delikatnego. I słuchajcie, ja to robię na oko. Ja to robię na oko, ale mniej więcej proporcja jest taka, że najwięcej jest oleju i to jest mniej więcej 3/4, powiedzmy. No tak mniej więcej 3/4 i 1/4 wody. Ewentualnie możecie sobie sprawdzić, jaka konsystencja Wam odpowiada, bo jeżeli damy za dużo wody, on i tak będzie ten produkt skuteczny, ale będzie na tyle rzadki, że może będzie nam ciężko po prostu go używać. Więc sprawdźcie sobie sami, jak tam preferujecie. Ja mówię, ja zawsze gdzieś tam leję na oko. I do tego dodajemy jedną bądź dwie pompki właśnie takiego produktu, który nam zemulguje te dwie formuły. Ja używam zazwyczaj dwie pompki tego Biolawen, bo on jest bardzo, bardzo delikatny, on się praktycznie w ogóle nie pieni, więc przez tą swoją łagodność używam dwóch pompek, ale jeżeli macie jakiś żel do mycia twarzy, to wydaje mi się, że jedna pompka spokojnie wystarczy. I po prostu wszystko wlewamy do jakiegoś pojemniczka, to może być taki z pompką, z pipetką, może być jakiś słoiczek, cokolwiek. Mieszamy razem w ten sposób i mamy po prostu fantastyczny produkt do demakijażu twarzy. Zanim przejdę do jego plusów, chciałabym powiedzieć, że pamiętajcie o tym, że jest to produkt DIY, czyli taki robiony po domowemu i warto jest robić
częściej, ale mniejsze porcje, niż zrobić sobie, to i tak jest dużo, niż zrobić sobie, wiecie, taki jeden wielki słój i go używać, ponieważ nie wiemy, jaka jest stabilność mikrobiologiczna takiego produktu, jak długo on jest, wiecie, po prostu bezpieczny dla naszej skóry, więc lepiej robić po prostu mniejsze porcje niż jedną dużą porcję i mieć na miesiąc. I jeżeli chodzi o ten produkt, za co go bardzo lubię, za to, że jest po prostu tani i szybki do zrobienia, nie muszę kupować specjalnie czegoś w sklepie, więc jest też troszeczkę zero waste, bo nie używam tutaj jakby czegoś w plastikowym opakowaniu. Kolejna rzecz, bardzo ładnie rozpuszcza zwykły makijaż, wodoodporny makijaż, trwałe, takie gęste formuły podkładów, zastygające, no po prostu zmywa wszystko, nawet baranka do konserwacji podwozi. Kolejna rzecz, jeżeli używamy tego produktu, to najpierw na suchą skórę wmasowujemy go po prostu w całą twarz, tak żeby wszystko ładnie się rozpuściło i potem warto jest odrobinkę zmoczyć palce, dosłownie odrobinkę w wodzie i ponownie rozetrzeć i widzimy, że zaczyna nam się delikatnie, bardzo delikatnie jakby pienić, że robi się taki białawy troszeczkę ten produkt. To oznacza, że ten kosmetyk zaczyna nam emulgować, więc to jest duży plus. Później, jak już to wszystko sobie tak delikatnie rozmasujemy, zemulgujemy, zaczynamy to zmywać. I jak będziecie tego używać, to zauważycie, że już znacznie większą część tego makijażu jesteśmy w stanie zmyć, nawet nie używając żelu do twarzy. To nie jest owszem produkt, który się całkowicie zmywa bez użycia żadnego żelu, dlatego warto jest dwuetapowo robić tutaj demakijaż i po demakijażu tym produktem po prostu umyć twarz, ale znaczna większość produktu, który mamy, na przykład wiecie, maskary, którą mamy taką, wiecie, dookoła jak panda roztartą, większość tego produktu się zmywa, mimo że jest to olej. Później pozostaje nam już tylko, wiecie, doprecyzować to zmywanie, doczyścić troszkę twarz jakimś żelem do twarzy, czy mydełkiem, czy inną pianką. Druga opcja stosowania tego produktu to jest albo rozprowadzenie na twarzy i zmycie mokrą ściereczką. Ja bardzo często używam do demakijażu o takich ściereczek typu frotte, żeby po prostu przytrzymać i ściągnąć nadmiar makijażu i tego sposobu używam najczęściej, kiedy robię, wiecie, bardzo ciężkie makijaże, jakieś artystyczne, gdzie jest dużo kolorów, dużo się dzieje, to jest po prostu dużo dla mnie łatwiejsze. I potem ewentualnie drugą warstwę już sobie domywam żelem czy mydełkiem. Dla takich bardzo zabieganych i bardzo, no nie chciałabym powiedzieć leniwych, ale dla zabieganych, którzy po prostu chcą szybko coś tam sobie domyć, można również ten preparat nałożyć na lekko zwilżony wacik albo właśnie jakąś taką ściereczkę do demakijażu, po prostu bezpośrednio i powcierać troszeczkę w miejsce, które chcemy zmyć, na przykład wiecie, oczy czy usta. Więc możemy używać tego produktu na trzy różne sposoby, kosztuje prawie nic i działa rewelacyjnie. Także koniecznie wypróbujcie ten patent, a oszczędzicie sporo kasy, plastiku, czasu i nerwów na zmywanie makijażu nieskutecznymi produktami. Ja Wam serdecznie dziękuję dzisiaj za oglądanie. Dajcie mi znać, jak ten produkt się u Was sprawdził, jakich olejów używaliście do jego stworzenia. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Hej!